Ostatnio rozglądałem się za kultowymi polskimi serialami, tym samym natrafiłem na wzmianki o Kapitanie Bomby. Kojarzyłem go głównie z śmiesznych cytatów oraz memów, ale jakoś nigdy go nie oglądałem. Nie znalazłem też opinii, które chwaliłyby jego fabułę. W związku z tym postanowiłem nadrobić zaległości, aby zrobić poważną analizę i odpowiedzieć na pytanie, czy Kapitan Bomba ma wartość narracyjną. Żeby nie trzymać was z niepewności do końca filmu, stwierdzam, że nie bardzo, ale nie jest aż tak źle, jak się spodziewałem. Zainteresowanych szczegółami zapraszam do dalszego oglądania. Hej! Ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek, w którym przyjrzę się 133 odcinkowi Kapitana Bomby, czyli Kryptonimowi Puchacz. Dlaczego akurat temu? Bo najpierw obejrzałem pierwsze odcinki, które sprowadzają się do żartów niskich lotów i bluzgania. Uznałem zatem, że może coś z późniejszych sezonów okaże się strawne. Idąc za tą logiką, sprawdziłem najpopularniejsze odcinki na kanale Kapitana Bomby. Kryptonim Puchacz posiada 5 milionów wyświetleń i trwa niecałe 12 minut. Uznałem, że tyle mogę poświęcić. Obejrzałem go w bólach, a do głowy przyszła mi myśl, że odcinek na jego temat zrobi się pyk pyk jako tako i będzie fajerant. Podkreślam, że nie będę się tutaj skupiał na humorze, jakości animacji, wartości satyrycznej czy też dubbingu. Zajmę się samą warstwą narracyjną w tym konkretnym odcinku. Odpowiadając też na niezadane jeszcze pytanie. Tak wiem, analizowanie twórczości Walaszka ma tyle sensu co spawanie cienkiej blachy z pawarką elektrodową. Dam też kilka uwag na temat tego w jaki sposób można było poprawić prowadzenie historii. Zalety i wady będę zliczał na bieżąco. Większość historii składa się z wprowadzenia, rozwinięcia i zakończenia. Jeżeli zbawiliście na języku polskim lub wasza poliska była skrajnie niekompetentna, to już tłumaczę na czym polegają. Wprowadzenie przedstawia bohaterów, konflikt oraz główne elementy świata przedstawionego. W rozwinięciu pojawiają się kolejne trudności dla bohaterów, konflikt nabiera na sile, a akcja przyspiesza. Rozwiązanie to zakończenie opowieści, w którym konflikt zostaje zażegnany, a wątki fabularne zostają domknięte. O dziwo, wątek wieśka i ojca Pio ma je wszystkie trzy. Gorzej jest ze scenami z tytusem, no ale nie uprzedzajmy faktów. Na początku odcinka poznajmy Wiesie i Wieśka oraz ich konflikt związany ze szczeniem na obejściu. W jego wyniku Wiesiek śpi w stodole, a to sprawia, że unikę spotkania z Potworem. Tyle szczęścia nie mają Kot i sama Wiesia. Następnie przechodzimy do przedstawienia postaci ojca Pio i jego placówki z egzorcyzmami. Ile później Wiesiek przychodzi do niego po pomoc w związku z atakiem Potwora. Tym samym Walaszek spełnił zadanie: przedstawił realia świata, bohaterów oraz to, z czym będą się mierzyć. Zrobił to też w sprytny sposób, bo nie powielał tego, co widz już widział. Kiepski autor dodałby tu scenę, w której Wiesiek tłumaczył problem Pio. Tym samym przyznaje dwa plusy. Niestety kolejna scena wypada już kiepsko. Przenosimy się w niej na stołówkę Gwiezdnej Floty, gdzie Tytus rozmawia z podwładnymi oraz atakuje słownie chorążego Torpeda. Jest ona całkowicie zbędna, odwraca uwagę od wątku Wieszka i Pio, a do tego nie ma wpływu na późniejsze sceny. Za to należy się minus. Przechodzimy do rozwinięcia. Bio i Bieszek wracają do domu aby odkryć, z jakim potworem się mierzą. Po wymianie zdań słyszą wycie Wilka. Idą schować się do środka, ale wtedy pojawia się potwór. Scena sama w sobie jest poprawna, chociaż nieco krótka. W każdym razie daje plusa, bo w ramach rozwinięcia widzimy, że bohaterowie znajdują się w sytuacji kryzysowej. Następnie przenosimy się do ucieczki kosmitów, którzy nie zostali wcześniej pokazani, a po jej końcu giną z rąk oddziału Tytusa. To jest druga losowa scena w tym odcinku. Nie łączy się nawet z tą ze stołówki. Jej jedyny sens jest taki, aby na końcu Tytus usłyszał mazurkę. Zostawiam minusę i od razu przechodzę do następnego. Mazurek to melodia, którą ojciec Pio wzywa pomoc kapitana podczas obrążenia domu. I jeśli wierzyć mojemu konsultantowi, to nigdy wcześniej nie pojawił się w serialu. Jest to zatem dołózek z machina, czyli element spoza historii ratujący bohaterów. Za coś takiego należy się minus. Wracając do fabułu odcinka, oblążenie domu trwa dalej, biozwiaśnie muszą uciekać z nadzieją na przybycie wsparcia. Napięcie sięga zenitu. Czy uda im się przetrwać ataku tułaków? a może staną się ich ofiarami, daje plusa za napięcie. O wyniku tego starcia dowiadujemy się po przerwie na kadzku, po niej następuje cisza niepewności. Ktoś puka do drzwi, i bohaterowie są przekonani, że jest już po nich. Na szczęście okazuje się, że Tytus dotarł z pomocą na czas. W kadrze widzimy kutowaki zabite za pomocą karabinów. Tu muszę przyznać plusa za przestrzeganie za zasad świata przedstawionego, bo Pio mówił, że te potwory da się zabić jedynie bronią palną. Na koniec mamy krótką dyskusję między bohaterami. Pada w niej tekst, że są kwita z czym polemizuje Tytus, bo ten ostatnio płacił za pomoc ojcu Pio. Ku mojemu zdziwieniu jest to prawda i nawiązanie do sceny z egzorcyzmem z odcinka 129. Należy się plusik za nawiązanie. Podsumowując wynik, mamy 6 plusów i 3 minusy. Spodziewają się odwrotnych proporcji, ale ja często uchodzę za pesymistę. W każdym razie, wady są dość istotne. W odcinku mamy dwie zbędne sceny oraz dołózek z machina. Jak im zaradzić? Przede wszystkim należy uporządkować wątek Tytusa. Moglibyśmy pójść w kierunku kontynuacji sceny ze słówki, ale moim zdaniem to bez sensu. O wiele lepiej byłoby wysłać Tytusa od razu na planetę Gumwno, druga scena mogłaby się wtedy nie zmienić. Z kolei w pierwszej moglibyśmy mieć dyskusję Tytusa z podwładnymi. Powiedziałby im, że najpierw pozbywają się kosmitów, a potem wpadają na kilka głębszych do ojca Pio, bo ma tutaj swój przybytek z egzorcyzmami. Na no jej koniec zobaczylibyśmy kosmitów, którzy rzucają granatem wspomnianym w scenie ucieczki. Dełzek z machinę da się naprawić nawet prościej z pomocą prostego foreshadowingu. W scenie pod sklepem Monopolowym Wiesiek mógłby skomentować, że Pio wziął ze sobą magiczną flap. Dialog mógłby wyglądać mniej więcej w ten sposób: A po chuj ci ta trąbka! Nie powinieneś mieć w Biblii jako egzocysta! Sprzedałem, jak zabrakło mi na gorzałe. Zresztą to cóż, bardziej nam się przyda. Oczywiście można by było to rozwinąć, podmienić scenę wzywania pomocy, wspomnieć o mazurku i wykładzić dialog, ale już samo pokazanie instrumentu poprawiłoby odbiór. W wyniku tych zmian stracilibyśmy tekst o wybrnięciu jak poeta i telefonowaniu, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Dzięki nim wszystko łączyłoby się w spójną, narracyjną całość. Zatem jaki jest werdykt? Taki sam jak na początku. Kapitan Bomba, na bazie tego co widziałem, wypada słabo pod kątem narracyjnym. Tak, podałem trzy wady i sześć zalet, ale wady mają tu o wiele większe znaczenie. Jednocześnie przyznaję, że byłem negatywnie nastawiony, ale ostatecznie pozytywnie się zaskoczyłem. Biorąc pod uwagę jakość produkcyjną, budżet oraz datę powstania, to nie jest źle. Dobrze też nie jest, ale kto robi dobrze. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.